Siema, tu Pyza wraz z Krzysztofem. Cześć Krzysiu. Witam. Cześć. Nakręcimy dla Was jakiś materiał to z łódki spinningu. A co uda się złowić, zobaczycie sami. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 5.35, 12 lipiec 2023 i oto w ten lipcowy dzionek nakręcimy dla Was jakiś materiał. A co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film. Nie przeciągając dłużej. Kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym koksem, bo już późno. Czas zacząć nasze zmagania. Poperek. Jedziemy wziąć dzisiaj trzy wędki i zobaczymy co i jak. Najpierw wierzchem. Zmiana przynęty na gumę. Założyłem taką żółtą główką. Przy samym dnie, wiesz, wchodzą w tą drobnicę, to się... No. No, i pięknie, i czeszemy tą miejscówkę i zobaczymy, mam trzy wędki przygotowane, drodzy Państwo, tak aby nie przekładać przynęt i na większego zwierza, na mniejszego. Teraz obrotówka, więc machaj wędą, ryby wędą, z tym, że nie na pewno Pyzuś, nie na pewno obrotówka teraz. I wędkujemy. Taki się odetnie i spadnie po prostu. Do niego to trzeba tak, wiesz, palić mu trzeba dać od razu, porządnie. I na pierwszym rzucie już musisz kontrolować plecionkę. No. Bo one na pierwszym rzucie z pierwszego opadu lubią też uderzać. Uderzać? Tak. Dlatego to trzeba, wiesz, pilnować się po prostu. Aha. Już po pierwszym zarzucie, już wiesz, wędka 45 stopni, pilnować po prostu tej plecionki, nie? No. Zresztą widzisz, widać po plecionce, kiedy siada na dno, zobacz. Tak, no. Siadła, nie? No. Układa się w fale, nie? Tak, no, no wiesz. I siada, i do góry, dwa podbicia. Ja to równocześnie, widzisz, nawijam. I podbijasz. Przy podniesieniu, tak. Od razu przy podniesieniu robię obroty. No, ja tak samo raczej. No, robię obroty, żeby po prostu... Przesunął się kawałek, nie? Otóż koryto jest, już tonie w tym korycie. One lubią stać, wiesz, przy krawędziach. Przy krawędziach płytki i koryta, nie? Sandacza. Tak przy randzie. Lubią stać. Tak się na broda łowi, na randa. Tak? Tak, mam już tam zapisane miejsca, wiem gdzie są takie randy.
i te mansy na brodach to były po prostu... Rewelacja. Właśnie na te mansy łowiłem. Ja tam sandaczy nałożyłem to z synem. I na razie, Krzysiu, co? Pusto. Pusto. Jest słabo. Słabo. Jak to na tym zbiorniku? Mówisz, że taki specyficzny ten zbiornik. Specyficzny zbiornik, chimeryczny. No, ale jesteśmy w pełni nadziei, że coś jeszcze nam tutaj się trafi. Wtedy to jest poperek. Jak takie, wiesz, akcje są, nie? Mm. O, tam jak, patrz jak ganiają. Patrz. Założę co innego, no. No ja też zaraz rzucam tą drugą wędeczkę na okonia. Tą delikatniej. Zobaczymy, może się jakoś, nie, usunę. Tą gumę zostawię. Mam trzy wędki, to... jest czym przebierać. Zdejmiemy obrotówkę. Poprowadzona. Widzicie, przynęt mam do wyboru, do koloru. Jedna strona. Druga strona. Drugie pudełko. Oraz. Wyboru do koloru założymy poperka. Siedzi? No, o, widzicie, u Krzysia ryba. Jest? Nieduża. No ale jest. Poperek? Wiróweczka. Wirówka. A mały okonik. No ale, ale pierwsza ryba, nie? Tak, z tych powierzchniowych. Ja też zaraz coś założę i kombinujemy. Ale malutki. Idzie do brzegu cały czas. A odpiął się. Odpiął się? Kurde, odpiął mi się. No widzisz. Patrz. No mała wirówka, no. Mała. A ja założę coś ze stajni Rapala. Do wyboru, do koloru. Z Rapali weźmiemy, założymy coś. Więc tak to wygląda. Ale tu miałem poperka gdzieś. Pomału, Jezuś. Pomału. Później założę. Mamy nietoperze Savagegill. Weblerki małe. I baterie tu są. Gdzie ja go mam? Tego poperka. Tu mam drobniejsze. Akrawki. Do wyboru. Do koloru.
Łuki. To trzeba będzie bliżej brzegu chodzić, nie? No to pójdziemy sobie, nie? Bliżej brzegu, wiesz? Za ten dół. Bliżej brzegu widać. Tak mówię. Wszystko jest, obcinaczki są. Za mała ta torba na te moje rzeczy, drodzy Państwo. I tak to jest 1/3 sprzętu, towaru. Resztę zostawiłem w domu. I taki mam bajzer. Tu co mamy? Tu mamy małe obrotówki. Zaraz założymy małą obrotóweczkę. Co by tu założyć? Mepsa założymy. Mepsa, ale trójeczkę, no. Albo tą założymy. Tą założę. Okej. To, a tu co mamy? Popatrz, tłukłem, dwa razy uderzał cimentę. Zobacz, to do wyboru, do koloru. Założymy tą miedzianą. Tą założę. Która? To, taka. Tak, koloru takiego miedzi, tak? No, mosiąd, to założę. To jest dobry też kolor. To założę, bo już sam nie wiem co zakładać, a tu mam tego poperka. To pójdzie później. To jest z rapali. Które nie są w stanie złapać. Dobrze, ogarnę to tu, bo mi się bajzer zrobił, drodzy Państwo. Nie po, porządek inaczej, że powiem. A jeszcze tutaj mam, co tutaj mam, sam nie wiem co tutaj spakowałem, czyli gumy. Gumy gotowe, główki, paki. Różki do bocznego troku. Dobra, ok. Jest tego trochę. Tak mówię, 1/3 tego, reszta w domu. Nie miałem co zabrać. Jeszcze do tego mam tutaj gumy. Część gum, co wziąłem. Pomalutku, powolutku. Dobra, zakładam, co ja miałem założyć. Założymy małą obrotówkę. Więc trzy wędki, dwie po bokach i trzecia, i teraz mała wirówka za okoniem, a czy uda się złowić, zobaczycie, więc zostańcie jeszcze z nami, z scyzorykami, bo sam jestem ciekaw, co i jak. Dobra, pokaż, no jest, pierwsza rybka i cieszy, ok, wędkujemy, jest bajecznie, nie inaczej, bajecznie, teraz pora na mnie, abym złowił jakąś rybkę, nie na zero, nieduży okonek. I cieszy, więc wędkujemy dalej. No i nie na zero. W końcu mały oko. Więc taki fajny okonek.
nic dodać, nic ująć, więc machaj, będą ryby, będą. Więc drodzy Państwo, nie byłbym pyzą, jakbym do wody nie weszedł. Znacie mnie. O, baja. Gdzie masz, koleżko? Tu jest, dobra, Krzysiu. Więc koledze, odczepimy zestaw. I jest bajecznie. A ja zrobię nurka na tym zbiorniku, więc przepłynę się trochę. Baja. Coś pięknego, drodzy Państwo, coś pięknego. Bajecznie. I taki odpoczynek. Coś pięknego, Krzysiu. Popłynę sobie trochę dalej. Jest pięknie. Kobieta, widzisz, żebyś się nie nabił na... O, właśnie. No, i my się cofniemy teraz, wiesz. Baja. Przynęty mi się wysypały, więc muszę pozbierać. Będziemy sobie wzdłuż łowić, wiesz? Okej. Wzdłuż tego głowoska. Okej. Baja, nie inaczej. Już na bocznym troku. Jest pięknie. No i wędkujemy i o to chodzi. Kolejny. Tym razem na żółt. No ładny, ładny. Większe, większe już. Większe, tak. Większe jest w pytkę. Jest u mnie kolejny. U mnie też. U Krzysia to samo. I wędkujemy. Kolejny. Kolejny. Fajny. Jest pięknie. Jest kolejny. Jest z innego miejsca teraz. No i cieszy, bo biorą chociaż na mnie. Coś się dzieje, tak. Coś się dzieje. Jest ruch, jest zabawa. A więc taki większy byczek. Taki ładny. Większy tym ładny. Razem się ładny. Trafił, ładny. Ładny. Więc wędkujemy dalej. Baja. Co? Jak nie da żaden wejść od przodu, to od tyłu po silniku. Na razie to się chłodzę. Chłodzę się, no kill. Chodzę się. Dam radę, jakoś wejdę. Jak nie, to mnie wyholuje. Siedzi? No i dobrze. Jeden pływa, drugi łowi. I na tym to wszystko polega. Wypoczynek nad wodą musi być. Nie inaczej. Nie inaczej, drodzy widzowie. Ach, mały, bo mały, ale jest. Dobrze. Mojemu łódź, żeby nie gadał, że wujek zły. Okej. Więc ochłodziłem się i teraz pora wyjść. A czy wyjdę, to zobaczycie sami. Powinienem wyjść, bo jestem w miarę sprytny chłopak. Z Czarnowa, scyzoryk z kieleckiej ziemi. Wyjdę, Krzysiek. Jest? No jest. Dam radę. Nogę zostawię. Tak. Tak. Tak mówię, jestem sprytny chłopak. Z Czarnowa. Nie inaczej. U mnie też jest nieduży, ale jest. Kolejny? Kolejny, fajny. I jest bajecznie. No taki, zobaczcie, jaki fajny już. No, fajny, fajny. Więc wędkujemy dalej, jest bajecznie. No, coraz ładniejsze. Dokładnie.
No i cieszy. A ja wirujący ogonek i co jakiś czas jakiegoś drobiazga na Krzysiu, na twisterki. Twistery, tak? Twisterki. Ładuję te okonki. Jaka się zameldowała? Kolejna. Pięknie, pięknie. Dzisiaj chyba największy, nie? Dzisiaj największy okonik. No, największy dzisiaj, ładny. Tak, ładny. No, no widzę. Albo w sum. No zobaczymy, nie? Trzymamy. Wreszcie duża ryba. No. No, hamulec chodzi. Zabiorę. Jest, sandacz. Szczupak. Szczupaczek. Ładny szczupaczek. No i taki, drodzy Państwo. Wirujący ogonek. I taki nieduży. Kolejny mniejszy nawirujący ogonek. Krzysiu kolejnego fajnego ma. Ładny, ładny. To lecimy. Zatoka się sprawdziła. Tak. Ryby dopisały. Jest kolejny z nowego, nowego miejsca. Taki ładny. Piękny. Baja. I jest taki jeden. Mniejszy taki. Ale fajne miejsce. Nie pierwsza. Kolejny jeden. I taki. Gniazda jaskółek, zobaczcie ile tego jest, domki dla jaskółek, bajecznie to wygląda, bajecznie. Taki na zakończenie i płyniemy, jedziemy już na Kielce, koniec tego wędkowania. Krzysiu, coś od ciebie. Dzień fajny, udany, dużo okoni złowiliśmy, bardzo dużo powiedziałbym, drobnych okoni, ale z takiego przedziału między 20 a 27 cm. Także uważam, że było bardzo fajnie. Fajnie było. Było bardzo fajnie, woda nowa otworzyła nam się dzisiaj, mimo początków słabych rano i dała nam tutaj sporo. Posiedzielibyśmy, ale nadchodzą chmury. Tak. Wieje coraz bardziej, burza idzie, więc zawijam się. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, like, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jedziemy na Kielce. Cześć.